a z nami Jarosław Wolski, analityk, ekspert do spraw wojskowości, autor książki Spokojnie o wojnie i jak mówił przed chwilą wiceminister Marcin Ociepa, polski intelektualista, z którego wiedzy i komentarzy Ministerstwo Obrony Narodowej będzie korzystało, jeżeli będzie miało ku temu okazję. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Cisza na froncie to jest objaw tego, że będą dobre informacje, czy powinniśmy się martwić? Bo mam wrażenie, że w ostatnich dniach, może nawet tygodniach, jakoś mamy mniej materiałów wideo, mniej przynajmniej w masowych kanałach komunikacji, mniej informacji ze strony Ukraińców, tych oficjalnych informacji o sukcesach, o posunięciach, o zdobyczach. Coś złego się dzieje? Tam nastąpił szereg różnych zdarzeń. Po pierwsze, nastąpiło bardzo mocne uszczelnienie informacyjne ze strony zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Ze strony ukraińskiej ono wynikało z bardzo niefortunnych incydentów, kiedy zostały złamane pewne reguły dotyczące informacji niejawnej. I Ukraińcy zapłacili za to krwią własnych żołnierzy. Tak, zostały porażone zakłady remontowe, o których pewien polityk wspomniał, a nie powinien był wspomnieć. Były przypadki ostrzału miejscowości, gdzie właściwie obiektów, gdzie schronili się żołnierze, bo też wynikało ze złamania pewnych reguł i obostrzeń. W związku z powyższym Ukraińcy, a zwłaszcza Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, obłożyły szczelniejszą ochroną informacyjną to, co się dzieje. Natomiast druga sprawa jest taka, że Ukraińcy próbują przełamać linie obronne Rosjan zarówno na południu, czyli w Chersoniu, jak i na północy, czyli w okolicy miasta Swatowe. I to są ciężkie i krwawe walki, konfundujące dla obu stron, ponieważ tutaj nie ma pola na jakieś wymyślne manewry, na jakąś wymyślną taktykę. Pogoda już zrobiła się taka, że ten ruch wojsk jest kanalizowany do głównych dróg. To jest po prostu wojna na wyczerpanie i taka próba klasycznego przełamania umocnionych pozycji, czyli krwawa i bardzo wyczerpująca obie strony bitwa. Na razie wygląda to tak, że niestety na północy Rosjanie ustabilizowali front w okolicy Swatowa, natomiast na południu prawdopodobnie część jednostek wycofują bliżej Chersonia i tamy w Nowej Kachowce. Ale trudno tutaj mówić o jakimś spektakularnym przełomie. Panie Jarosławie, podzielimy sobie ten wątek na dwa. Północ i południe. Zacznijmy od południa. Mam rozumieć, że gdzieś są jakieś przygotowania do, nie wiem, ostatecznej bitwy o miasto Chersoń? Czy od tego jest bardzo daleko, bo warunki nie te, stan wojska nie ten i stan osobowy nie ten? Raczej można przypuszczać, że Rosjanie będą chcieli częściowo wycofać się z obwodu chersońskiego, ale częściowo. Czyli będą chcieli zamienić Chersoń w miasto twierdzę, umocnić Chersoń, umocnić Nową Kachowkę, zostawić takie przedmościa, powiedzmy, w obu i troszeczkę się wycofać. I to by była sytuacja z jednej strony korzystna dla Ukraińców, ponieważ no, cały ten przyczółek rosyjski na zachodnim brzegu Dniepru byłby w zasadzie zlikwidowany, a z drugiej strony no, musieliby się liczyć z krwawymi walkami o Chersoń i o Nową Kachowkę, więc byłoby to takie troszkę niejednoznaczne w ocenie. Natomiast obecnie Rosjanie się cofają, Ukraińcy nacierają, ale znowu nie ma mowy o jakichś spektakularnych przełomach. Raczej jest taka żmudna, krwawa i męcząca obie strony kampania. Panie Jarosławie, jak pan mówi miasto twierdza, to trochę przywołują się takie skojarzenia z II wojny światowej. Wielkie oblężenia miast. Bardzo słusznie, panie redaktorze. Rosjanie przygotowują inżynieryjnie Chersoń do obrony, przygotowują inżynieryjnie rejon Nowej Kachowki do obrony. Ewidentnie zamierzają stosować tak zwaną obronę uporczywą i w jednym, i w drugim miejscu. Oczywiście chciałbym, żeby się okazało w przyszłym tygodniu, że Rosjanie spiszą na straty i Chersoń, i Nową Kachowkę, cofną się na linię Dniepru, uznają, że to będzie dla nich korzystniejsze z punktu widzenia militarnego, ale obserwując te ruchy, które są obserwowalne jeszcze, te szczątkowe informacje, wydaje się, że Rosjanie po prostu przygotowują się do zamienienia Chersonia w rodzaj twierdzy i obronę uporczywą w tym mieście, nie zważając na ludność cywilną. Z punktu militarnego byłoby to na ich korzyść, ponieważ wiązałoby znaczne siły ukraińskie. Czyli mogę powiedzieć, że Chersoń nowym Stalingradem? Czy to jednak porównanie trochę nad wyrost? To pokaże czas. Myślę, że Rosjanie z wielu przyczyn potrzebowaliby takiego Stalingradu, czyli miejsca, gdzie Ukraińcy uwięźliby w krwawych walkach miejskich i traciliby siły. Natomiast jest dużo rozwiązań ze strony ukraińskiej tego problemu. Mogą w ogóle nie zdobywać tego miasta, mogą to miasto tylko izolować, mogą uznać, że nie ma sensu tracić sił przy zdobywaniu Chersonia. Tutaj poczekałbym na rozwój wypadków. A właśnie chciałem o to zapytać, czy możemy wyjaśnić, jaki jest sens nacierania na miasto Chersoń, skoro obie strony wiedzą, że będą to krwawe walki, no i kosztujące jednak tony sprzętu. Znaczy tak,
Wymiar jest polityczny, wymiar jest symboliczny, natomiast trzeba pamiętać o tym, że zgrupowanie rosyjskie na zachodniej stronie Dniepru jest przyczółkiem, który zagraża miękkiemu podbrzuszu Ukrainy. Trzeba pamiętać, że ta baza przemysłowa w Dnipro, Zaporożu, Krzywym Rogu to jest zaplecze mobilizacyjne armii ukraińskiej. Trzeba pamiętać, że już raz Rosjanie próbowali obejść Mikołajew i doszli aż pod Worożeńsk. No jest to ta katastrofa pierwszych dwóch tygodni wojny, czy katastrofa odcinku południowego, który się po prostu Ukraińcom załamał, bardzo mocno ciąży na przebiegu całej tej wojny. I dla Ukraińców niesamowicie korzystne byłoby zlikwidowanie przyczółka rosyjskiego na zachodnim brzegu Dniepru. I trzeba pamiętać o tym, że Cherson zamieniony w twierdzę i Nowa Kachowka też zamieniona w twierdzę byłyby takimi przedmościami, przyczółkami rosyjskimi. I to jest sprawa niejednoznaczna. Z jednej strony Ukraińcy w stosunkowo prosty sposób mogliby izolować oba te punkty oporu, zwłaszcza od dostaw posiłków, no a z drugiej strony to i tak wymagałoby pewnych sporych sił do pilnowania obu tych miejsc. Sprawa mocno niejednoznaczna, tutaj trzeba poczekać na to, którą opcję wybierze Sztab Generalny Ukrainy. A panie Jarosławie, co z tymi wszystkimi doniesieniami o próbach albo o pomyśle zalania tego całego terenu, zniszczenia tamy i zalania? Nie wykluczałbym takiej ewentualności. Uważam, że Rosjanie są do tego zdolni z wielu przyczyn. Trzeba bardzo uważnie obserwować, czy Rosjanie się cofną z rozlewiska Dniepru. Jeżeli cofną się z terenów, które były objęte w razie czego powodzią, to wtedy można przypuszczać, że faktycznie będą coś niedobrego planować. Panie Jarosławie, a tymczasem prezydent Ukrainy mówi, że do lata 2023 roku dadzą radę, odzyskają te tereny. Te tereny mogą odzyskać, tak, do Dniepru. Tu się zgadzam, że jest wysoka możliwość, że odzyskają te tereny. A dalej? Cały ten obszar okupowany? Wydaje się, że ten deadline jest taki dość, powiedziałbym, krótki. To w końcu jest tylko to bardzo ambitne podejście. Trzeba zdać sobie sprawę, że ta rosyjska mobilizacja, zmobilizowanie tych 497 tysięcy żołnierzy, z których mniej więcej połowa trafiła na front już, spowodowała, że Rosjanie załatali ten obszar, te luki w obszarze, który był dla nich najgorszy, czyli brak ludzi. I teraz to jest słaby materiał ludzki, mówiąc brzydko. To są niewyszkoleni żołnierze, to są żołnierze, którzy masowo giną, którzy nie wiedzą po co tam są, dlaczego są, o co walczą często. Natomiast Rosjanie do tego podeszli troszkę niestety jak w 1941 roku. Czyli wychodzą z założenia, że na 10 poborowych 3 zginie, 2 się załamie, 4 nauczy się walczyć i będzie wartościowym żołnierzem. No i niestety tak wygląda ta praktyka, czyli ta masa ludzi, która trafiła na front, niewyszkolonych ludzi, rezerwistów absolutnie bez żadnego przeszkolenia, pozwoliła wypełnić te braki kadrowe, które trapiły jednostki, które już się znajdowały na linii frontu. I to też pozwoliło Rosjanom niestety trochę ustabilizować sytuację i na południu, i na północy. Jest to zły prognostyk, ponieważ on dowodzi tego, że po pierwsze Rosjanie zakładają długotrwałą wojnę, po drugie dowodzi on tego, że ta wojna będzie krwawa. Także Rosjanie nie mają zamiaru odpuścić i będą starali się utrzymać te tereny, które zagrabili. Moim zdaniem ten termin lata 2023 roku jest dość optymistyczny, no ale kto wie, Ukraińcy już pokazywali, że są w stanie przeprowadzić błyskotliwe i bardzo sprawnie prowadzone operacje, więc całkiem możliwe, no, że będziemy mieli do czynienia również z taką. Prezydent Ukrainy na pewno musi być w tej kwestii optymistą. Ale panie Jarosławie, to należy się spodziewać, że jesienią i zimą nie będzie żadnych większych operacji wojskowych? Że będą okopy, będzie przeczekiwanie, będzie przegrupowanie, by być gotowym na wiosnę? To będzie, panie redaktorze, zależeć głównie od warunków atmosferycznych. Jeżeli będzie plucha, jeżeli będą roztopy, jeżeli będzie masa błota, która skanalizuje ruch wojsk tylko do dróg, raczej nie spodziewałbym się jakichś większych operacji. Ale większych w rozumieniu, większych niż te, które były do tej pory, na przykład w Charkowskim albo Chersońskim. A czy to jednocześnie nie oznacza, że Rosjanie właśnie dostają czas na to, żeby przeszkolić tych wszystkich zmobilizowanych żołnierzy? Tych, którzy dziś tak, jeszcze oczywiście nic nie potrafią, no ale za pół roku jakichś szkoleń, no zakładam, że trochę więcej będą potrafili. Znaczy ja bym bardziej się obawiał tego, że Rosjanie otworzyli mniej więcej 40-60 ośrodków szkoleniowych w Rosji i połowa poborowych jest szkolona w tych ośrodkach. Czyli Rosjanie na wiosnę będą mieli do dyspozycji mniej więcej 20 nowych brygad ze starym sprzętem. Sprzętem trochę przedpotopowym bym powiedział, czyli lata 60. i początek 70. No ale to będą dość wartościowe jednostki. I siły te raczej mogą pozwolić Rosjanom na ustabilizowanie frontu. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Ukraińcy są przy końcu szkolenia już formowanych brygad z Korpusu Rezerwowego, całkowicie nowych sił. Ukraińcy mają duże siły, naprawdę duże siły. I teraz pytanie, jak i gdzie je wykorzystają?
A panie Jarosławie, to nie jest trochę tak, no, że Ukraina nie wykorzystała tej szansy właśnie przez to, o czym mówimy, że kolejne miesiące będą okazją do szkolenia, ale będą też okazją do tego, żeby odbudować swoje zapasy amunicji i sprzętu. Panie redaktorze, to nie jest takie proste, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że na głównodowodzącym, generale Walerii Załużnym, ciąży wielka odpowiedzialność. Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na szafowanie krwią własnych żołnierzy. W momencie, w którym ta armia szkoliła i zgrywała mobilizowane jednostki, Ukraińcy zapłacili krwią własnych żołnierzy na łuku Dońca Sewierskiego. Tak, to krytycznym momentem tej wojny do tej pory to był wbrew pozorom nie tylko Kijów i nie tylko Cherson na południu Mikołajew, ale bitwa na łuku Dońca Sewierskiego. Ukraińcy potrzebowali czasu, żeby sformować, przeszkolić kolejne brygady i kupili ten czas krwią własnych żołnierzy. I to powoduje, że na głównodowodzącym ciąży ogromna odpowiedzialność. I teraz nie mogą sobie pozwolić Ukraińcy na prowadzenie lekkomyślnych operacji albo operacji krwawych, takich, które nie przyniosą wymiernych rezultatów, a i tak obecnie widzimy na północy próbę takiego przełamania rosyjskich linii obrony, która no jest materiałochłonna i w której ponoszą obie strony dość poważne straty. A jednocześnie wiemy, panie Jarosławie, że Ukraińcy zwykle nie idą w niewolę. Nie są chętni, by się poddawać. Po prostu walczą do końca i wiemy to z materiałów udostępnianych akurat przez stronę rosyjską. Tak, to niestety widać ewidentnie w szeregu filmów, ale też trudno się dziwić, bo jeńców traktuje się dobrze nie tylko z powodów czysto humanitarnych i ludzkich, ale również z powodów czysto pragmatycznych, czyli jeniec, który wie, że jak trafi do obozu jenieckiego, to przeżyje wojnę, to jest żołnierz, który się chętnie poddaje, zanim zostanie jeńcem. Natomiast Rosjanie na swoim zwierzęceniem i bestialstwem spowodowali, że po prostu Ukraińcy walczą do końca tam, gdzie mogą walczyć, gdzie mają na to szansę i to widać, tak. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że w tej chwili to, co Ukraińcy próbują osiągnąć przed takim naprawdę poważnym błotem przed Rasputicą, to jest osiągnięcie wzgórz dominujących nad Swatowem i pokonanie rosyjskiej linii obrony między Swatowem a Rubiżnym. Czyli właśnie wyjaśnimy, przenosimy się na tę stronę północną kraju. Omówiliśmy południe, teraz północ. To co tam interesującego? Tutaj, panie redaktorze, krytyczne jest nie tyle miasto Swatowe, co wzgórza od zachodniej strony, które nad nim dominują. Ten, kto kontroluje wzgórza, ten kontroluje miasto Swatowe, całe rozlewisko rzeki. I teraz sprawa wygląda tak, że Ukraińcy doszli do tej linii obrony, głównej linii obronnej Rosjan i próbują ją pokonać, rozerwać. Wydawało się, że jest blisko, Rosjanie przeprowadzili kontratak w tym tygodniu, częściowo odepchnęli Ukraińców. Tam się toczą naprawdę ciężkie walki. Znowu jest dość szczelna zasłona informacyjna położona na to, co się dzieje, ale z takich szczątkowych informacji możemy zauważyć, że Ukraińcy przerywali drogę, która szła z Kupiańska do Kreminy, czyli drogę rokadową wzdłuż tej linii obrony. W dwóch miejscach zdołali ją Ukraińcy przerwać, natomiast nie zdołali jeszcze pokonać tej linii obronnej Rosjan na wzgórzach nad Swatowem, nie zdołali dojść do Swatowego. Nie o to w tej chwili toczą się walki i to są ciężkie walki, ponieważ tam Rosjanie od miesiąca się umacniali. To wyjaśnimy, jak w takim razie przełamuje się linię obrony na wzgórzach? Artyleria. Najpierw trzeba obłożyć wszystko, znaczy rozpoznanie, potem trzeba to wszystko obłożyć ogniem artylerii, a potem rusza do walki piechota zmechanizowana, tak? Czyli czołgi bojowe, wozy piechoty. I teraz to powoduje, że siłą rzeczy atakujący ponosi dość znaczne straty, mniej więcej trzykrotnie większe niż obrońca. Po stronie oczywiście Ukrainy jest wiele atutów. Są nowoczesne środki artyleryjskie z zachodu, są bardzo dobre środki rozpoznawcze. Natomiast no tutaj sztab generalny, a przede wszystkim dowództwo operacyjne, które dowodzi tym odcinkiem frontu, no musi podjąć decyzję, do którego poziomu strat oni będą próbowali pokonać tą linię. I czy to ma na pewno sens? Wydaje się, że Ukraińcy jeszcze wierzą i uważają, że mogą tą linię obrony pokonać. Natomiast no to się wyjaśni, myślę, do mniej więcej połowy tego miesiąca. A jakby miał pan obstawiać, że to się wyjaśni do końca miesiąca, ale jakie są szanse na to? Myślę, że nie jestem w stanie tego rzetelnie prognozować. Rosjanie naprawdę przygotowali się w tym rejonie do obrony, więc wydaje się, że to będzie raczej dość skomplikowane. A panie Jarosławie, na ile są prawdziwe te wszystkie informacje o brakach amunicji po stronie rosyjskiej? Informacje o tym, one że po prostu prawdziwe. Się wystrzelali z tego, co mieli. One są prawdziwe na wielu poziomach. Trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie mają duży problem z artylerią, amunicją artyleryjską zwłaszcza.
I teraz na tyle są Rosjanie zdesperowani, że ściągają amunicję z Korei Północnej, opróżniają magazyny białoruskie, próbowali kupić amunicję w Chinach, no ale okazało się, że chińska jest niekompatybilna, poza tym Chińczycy sobie za wysoką cenę policzyli dla Rosjan na ich możliwości. Więc jest prawdą, że Rosjanie mają pewne poważne braki amunicyjne, można stwierdzić, że oni już naruszają rezerwy strategiczne. A są je w stanie odbudować tymi zakupami z zagranicy albo jakimś własną produkcją? Rosjanie zmobilizowali sporą część przemysłu zbrojeniowego. Tak? Ona w tej chwili pracuje już w reżimie wojennym. W ciągu paru lat będą w stanie odbudować. Jak najbardziej trzeba pamiętać, że to jest kraj, który siedzi na surowcach i to głównie tych potrzebnych do produkcji mało skomplikowanej amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Natomiast to zajmuje czas. Więc przejściowo Rosjanie będą mieli problem, natomiast nie przeceniałbym tego, szczerze mówiąc. To, panie Jarosławie, chciałem się przenieść w jeszcze jedno miejsce. Port w Sewastopolu, zaatakowany port w Sewastopolu. No pierwsze pytanie, jak to się w ogóle stało, że się udało zaatakować to miejsce Ukraińcom? A to jest, panie redaktorze, atakowanie portów jest stare jak świat. Te okręty są najbardziej zagrożone, właśnie okręty wojenne w porcie. Nie na morzu, tylko w porcie. I to tak jak był kiedyś zaatakowany Tarent, Pearl Harbor, Aleksandria. To nie jest nic nowego. Tak samo nie jest niczym nowym używanie małych okrętów. Przypomnijmy sobie II wojnę światową i motorówki z ładunkiem wybuchowym stosowane na przykład przez Włochów, a na przykład stosowane chociaż to jako samobójcze przez Japończyków. Tutaj szczerze mówiąc, kwestia ataków na okręty w porcie z wykorzystaniem małych okrętów jest stosowana w zasadzie od wieków. Natomiast tą różnicą, jeżeli chodzi o ten atak, jest to, że zostały zastosowane bezpilotowe środki latające, które zaangażowały obronę przeciwlotniczą. No i zostało zaangażowanych kilka albo kilkanaście małych okrętów zdalnie sterowanych. Nawet nie użyłabym słowa dronów, raczej robotów, które mają tyle samo wad, jak i zalet, czyli nie mamy tam sternika, czyli nie mamy kogoś, kogo musimy ewakuować, a z drugiej strony no, ta świadomość sytuacyjna operatora takiego okręciku jest dużo gorsza, no i wiadomo, że trzeba się liczyć z możliwością zerwania łączności satelitarnej na skutek falowania, tak? Bo ten gimbal, który stabilizuje antenę satelitarną, ma pewne ograniczenia. Jeżeli falowanie morza jest za duże, no to łączność będzie się zrywać. I teraz wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy zastosowali kilkanaście takich okręcików, z czego robotów zdalnie sterowanych, z czego prawdopodobnie dwa albo trzy zdołały wpłynąć na radę portu Sewastopolu albo do portu i zdetonować przy dwóch albo trzech okrętach rosyjskich, ale patrząc po zdjęciach satelitarnych, raczej ten atak nie odniósł. Był dużym sukcesem propagandowym, natomiast realnie wydaje się, że niestety wyrządził minimalne szkody. No to w takim razie moje drugie pytanie, czy po tym, co widzieliśmy później, czyli po blokadzie zbożowej, trwającej chwilę, ale jednak blokadzie zbożowej, myśli pan, że Ukraińcy na jakiś czas odsuną plany właśnie atakowania okrętów i robienia takich akcji propagandowych? Myślę, że miarą upadku Rosji jako mocarstwa jest to, że w momencie, w którym Turcy tupnęli nogą, Rosjanie powrócili do porozumienia, jeżeli chodzi o eksport zbóż z Ukrainy. No to prawda, dość szybko. Była to bardzo krótka blokada i bardzo krótkie zerwanie rozmów. Tak. Znaczy to jest po prostu pokazuje upadek Rosji jako mocarstwa, upadek Rosji jako ważnego gracza. I trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Morze kontroluje nie ten, kto ma samoloty i nie ten, kto ma baterie brzegowe, ale ten, kto ma okręty, duże okręty wojenne. I ma ich odpowiednią liczbę oczywiście. Turcy mają odpowiednią liczbę okrętów wojennych, NATO ma odpowiednią liczbę okrętów wojennych i porozumienie zbożowe poprzednio zostało zawarte, między innymi po wprost wyartykułowanej groźbie, że ukraińskie zboże będzie eskortowane przez okręty natowskie, w tym okręty tureckie. To na skutek takiego bardzo mocnego nacisku, wręcz wyartykułowanej groźby, Rosjanie zgodzili się na porozumienie zbożowe w zamian za ciche zdjęcie części embarga, ponieważ via Turcja idzie do Rosji dość dużo sprzętu różnego im potrzebnego z elektroniki, leków itd. I wiele wskazuje na to, że obecnie ta pozycja rosyjska negocjacyjna jest słabsza niż była, a z kolei pozycja natowska, zwłaszcza turecka, jest mocniejsza. To, panie Jarosławie, to ile sił, o ile możemy to w ogóle ocenić, ile sił ma jeszcze Rosja na prowadzenie takiego konfliktu, takiej wojny? Skoro mówimy o tym, że problemy z ludźmi, problemy ze sprzętem, trzeba sięgać po zakupy do Iranu, trzeba kolegować się z Koreą. Znaczy tak. To ile tak można jeszcze? Rok, dwa, pięć?
Ja bym raczej postawił pytanie inne. Czy przyszły rok przetrwa rosyjska gospodarka? Bo myślę, że tu będzie większy problem i będzie duże tąpnięcie rosyjskiej gospodarki, ponieważ armia rosyjska ma duże rezerwy. To będzie sprzęt coraz starszy, coraz gorszych kategorii. Natomiast oni mają jeszcze sprzęt, żeby nawet przy tym poziomie strat w przyszłym roku kontynuować wojnę przez cały rok. Czyli nawet jeżeli zachowają ten poziom strat, to jeszcze w przyszłym roku będą w stanie kontynuować operacje i dopiero w 2024 skończą im się zapasy sprzętu. Natomiast wydaje się, chociaż nie jestem ekonomistą, że prędzej zawali im się gospodarkę i prędzej dojdzie do bardzo poważnego kryzysu gospodarczego w Rosji niż do kryzysu w sferze militarnej. A panie Jarosławie, a cokolwiek ze strony chińskiej Rosjanie mogliby ściągać, sprowadzać jakiś sprzęt? No zwykle tak przynajmniej mnie się wydaje, że to jednak Rosja była dostarczycielem sprzętu wojskowego dla Chin, ale może dzisiaj sytuacja już się odwróciła. Wiemy, że była w wakacje delegacja chińskiego koncernu Noriko w Moskwie i wiemy, że raczej się nie dogadali. Trzeba też pamiętać o tym, że Chińczycy bezlitośnie wykorzystują słabość Rosjan i po prostu liczą sobie za pewne systemy bardzo wysokie kwoty. To też jest przyczyną tego, że Rosjanie w pierwszej kolejności zaczęli ogałacać magazyny białoruskie i odkupywać amunicję artyleryjską z Korei Północnej. I to nam wyjaśniał Jarosław Wolski, analityk, ekspert do spraw wojskowości i autor książki Spokojnie o wojnie. Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję Spokojnego bardzo, dnia panie życzymy dziękuję i do państwu. Zobaczenia.